problemu. Także w tym projekcie pana prezesa nie było banku. Jeżeli chodzi o prace konstytucyjne, już w największym skrócie, więc oprócz tych projektów, oprócz tych propozycji, które były w projektach, w 1994 roku również Business Center KAP przedłożył swoją propozycję przepisów dotyczących banku. Ich propozycja była następująca. Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa tworzącym i ponoszącym odpowiedzialność za politykę pieniężną i kredytową. Czyli można powiedzieć, że jeszcze się dalej, bo już bardzo konkretnie nakładali odpowiedzialność na Narodowy Bank Polski i Sejm się jakby oddalał, czyli już Sejm znika jako ten element kontrolny wobec banku, a pojawia się sam bank jako instytucja samodzielna. Takim wydarzeniem, które w istotny sposób przyczyniło się do narodzin ostatecznych regulacji, to był 96 rok, kiedy grupa posłów Unii Demokratycznej, Unii Wolności, bo w międzyczasie zmieni nazwę, przedłożyła swoją propozycję przepisu dotyczącego Narodowego Banku Polskiego. Przepis ten brzmiał w kluczowej części następująco. Narodowy Bank Polski sprawuje samodzielną władzę publiczną w zakresie emisji pieniądza, prawa bankowego i prawa dewizowego, odpowiada za bezpieczeństwo pieniądza polskiego i zachowanie jego stabilności w granicach wyznaczonych ustawą budżetową. Czyli to już propozycja zbliżona nieco do tego, co ostatecznie otrzymaliśmy. Główne debaty i dyskusje miały miejsce w kwietniu 1996 roku i tu się już narodziła, proszę zwrócić uwagę jeszcze, że w tych wszystkich wcześniejszych propozycjach Rady Polityki Pieniężnej nie ma w ogóle wszystkich propozycji. Ona się rodzi dopiero właśnie w okresie, powiedzmy, wiosny 1996 roku w dyskusji w Komisji Konstytucyjnej. I cały czas jest tylko prezes jako jedyny organ banku. Później się pojawia Rada Banku przez krótki czas, a później ta Rada Banku po dyskusji zostaje przekształcona w Radę Polityki Pieniężnej. Także można powiedzieć, że w lecie 1996 roku ten przepis, który dzisiaj jest problemem, ostatecznie się rodzi. Pojawia się zwłaszcza to sformułowanie, ono początkowo było, że ma wyłączne prawo emisji oraz ustalanie realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za umocnienie polskiego pieniądza, no a później się jeszcze pojawiła odpowiada za wartość polskiego pieniądza, więc ta dyskusja tutaj w tym zakresie też dotyczyła tego sformułowania i ostatecznie jak mówię, w połowie 1996 roku ten przepis był, można powiedzieć, gotowy. Drobne zmiany nastąpiły w końcu prac konstytucyjnych. Dołożono tą apolityczność prezesa tylko już w poprawkach w Zgromadzeniu Narodowym. Natomiast odrzucono poprawkę, która była bardzo identyczna w zasadzie z przepisem ustawy o Narodowym Banku Polskim, mianowicie podstawowym celem działalności Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilności poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu Narodowego Banku Polskiego. Więc w ustawie ten przepis jest, ale do konstytucji nie było zgody, żeby go wprowadzić. I dosłownie ostatnia moja uwaga, mianowicie jak dzisiaj w największym skrócie wśród czołowych przedstawicieli prawa konstytucyjnego wygląda kwestia zmiany artykułu 227. No więc zdecydowanie dominuje pogląd o tym, że konieczna jest zmiana tego przepisu. Nawet w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego 1804 też można znaleźć taki fragment, który wydaje się wskazywać, że Trybunał też się do tego skłania. Profesor Sokolewicz, który w dużym komentarzu, tym pięciotomowym, komentował 227, też jest zdania, że musi nastąpić zmiana i nawet można by odczytywać, że to byłaby zmiana bardzo duża. Natomiast część przedstawicieli doktryny tak się skromnie wypowiada, bo odnoszą swoje uwagi tylko do ustępu pierwszego artykułu 227, czyli można powiedzieć, że jest pewne zróżnicowanie co do zakresu ewentualnych zmian artykułu 227, ale właśnie większość czołowych przedstawicieli się opiera za zmianą. Profesor Winczorek w swoim komentarzu, profesor Wójtowicz, no, profesor Barcz, również profesor Maria Kruk, profesor Cezary Mik również się w tej sprawie wypowiada, Jerzy Jaskiernia. Także można powiedzieć, że większość piszących się do opiera nasze zmiany, ale przynajmniej ja do tej pory nie zauważyłem jakiejś rozwiniętej propozycji, co należy zmienić. Ten zakres w tych wypowiedziach jest jednak znaczny. Niektórzy uważają, że tylko ustęp pierwszy, z wypowiedzi innych wynika, że no, szersze zmiany powinny być. Bardzo dziękuję panie profesorze. Bardzo proszę pani sędzia Magdalena Jungnikiel. Bardzo proszę pani sędzia. Dzień dobry, dziękuję. Ja teraz obok tego, co powiedział pan profesor, chciałabym postawić treść traktatów stanowiących podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej, a w szczególności te ich postanowienia, które dotyczą właśnie polityki pieniężnej i polityki gospodarczej, które określają cele waluty i jako jeden z nich wprost stanowią, że ma to być docelowo jedna waluta.
Z dniem, w którym uzyskaliśmy członkostwo w Unii Europejskiej, staliśmy się bowiem także członkami Unii Gospodarczej i Walutowej, jako państwo członkowskie objęte derogacją w tym zakresie, ale oznacza to tylko tyle, że wyłącznie ściśle określone przepisy traktatu nie mają do naszego kraju zastosowania. Natomiast nie jest to wyłączenie o charakterze generalnym. Stąd też uważam, że zadaniem władz państwowych przy definiowaniu polityki finansowej, polityki gospodarczej, powinno być takie jej definiowanie, aby uwzględniało zamierzenia wspólnoty w tym zakresie. To przede wszystkim takie stanowisko determinowane jest zasadą lojalności, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek podjęcia wszelkich właściwych środków, które doprowadzą do realizacji celów wspólnoty, co ma swój aspekt również negatywny, czyli powstrzymywania się od wszelkich tych środków, które mogłyby zagrozić urzeczywistnieniu celów wspólnoty. I zasady, która mówi, że ułatwiają państwa członkowskie wspólnocie wykonywanie jej zadań. Dlatego też ja zaproponowałabym może taką wykładnię dynamiczną przepisu artykułu 227 Konstytucji, ponieważ dość istotnie z chwilą przystąpienia naszego do Unii zmienił się pewien porządek społeczny, a co za tym idzie także porządek prawny. Mamy więc przepis, który pochodzi z roku 97 i mamy przepis traktatu, który Europejskiemu Bankowi Centralnemu przyznaje wyłączne prawo do upoważniania do emisji pieniądza. I owszem, prawo europejskie dopuszcza tutaj wielość emitentów. Dopuszcza możliwość, żeby to Europejski Bank Centralny oraz Krajowe Banki Centralne emitowały banknoty euro. I tak emitowane banknoty są oczywiście legalnym środkiem płatniczym we wspólnocie. Ja tutaj nieco na marginesie, ale chciałabym zwrócić też uwagę na pewien przepis z ustawy o Narodowym Banku Polskim, który stanowi, że banknoty i monety opiewające na złote i grosze są prawnym środkiem płatniczym Rzeczypospolitej. Ale wobec zniesienia w tej chwili od 24 stycznia tego roku zasady walutowości w polskim prawie cywilnym, która nakazywała wyrażanie zobowiązań pieniężnych w złotych, no, ten przepis po części jest w zasadzie utrzymaniem pewnej fikcji. Może jeszcze nie tam, gdzie wchodzi w grę pewna reglamentacja administracyjna, ale w szeroko pojętych zobowiązaniach cywilnych na pewno. I taka interpretacja, takie zestawienie ze sobą tych dwóch przepisów prowadziłoby do uznania tego, że wyłączność Narodowego Banku Polskiego odnosiłaby się do klucza, tak zwanego klucza przedziału banknotów ustalanego przez Europejski Bank Centralny, o którym jest mowa w decyzji z 2001 roku i moim zdaniem nie naruszałoby to tutaj wyłącznego prawa Narodowego Banku Polskiego do emisji banknotów, z tym, że tak jak mówię, odnoszonej do tej wartości procentowej ustalonej przez Europejski Bank Centralny.